zaskakujące. Siema czołem, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj stacjonarnie z domu, z komputera zrobimy sobie zaległe Q&A, bo tam parę pytanek weszło, za co bardzo Wam dziękuję. Ale właściwie była ładna pogoda, to nie miałem czasu, a teraz siedzimy sobie w domku, także zrobimy sobie Q&A. Przepowo są 5. Połączenia oczekujące. Patrzcie, jest 33 minuty i od 33 minut jest 5 osób oczekujących. Ja jestem piątą osobą. Próbuję zadzwonić do przychodni, żeby zgłosić L4. I ktoś gada 34 minuty z lekarzem. Spróbuję się dodzwonić i zaraz zaczynam. Tak więc minęła godzinka i ubyły tylko dwie osoby. Także nie wiem, czy czekać, czy co, no ale muszę L4 dostać, no bo za wczoraj mam nie do wypisania, także czekam dalej. Jak się jakimś cudem zgłoszę, to zaczynamy Q&A. 2,5 godzinki sobie poczekałem, ale było to spowodowane awarią jakąś, także możemy przejść do tego wyczekiwanego Q&A. Dobra, i od razu polecimy z pierwszym pytankiem. Da się gdzieś dostać twoje wlepy? Mieszkam trochę daleko od ciebie. Wiesz co, z moimi wlepami jest taka sprawa, że te wlepy nie zamierzałem wysyłać nikomu ani sprzedawać, ani nic z nimi robić. One są do rozdania, ale tylko jak się mnie spotka. Jak się mnie spotka, ja mogę dać ich 10, 20. Mam ich 200 sztuk, także one są do rozdania, ale trzeba mnie spotkać. Taki jest warunek. Czy mieszkasz w Lędzinach? Tak, mieszkam w Lędzinach. Przeprowadziłem się jakieś pół roku temu, coś takiego. Wcześniej mieszkałem w Chełmie Śląskim. Zaczynam składać BMX-a. Jaka firma tania, wytrzymała i dobra? Tania, wytrzymała i dobra. Powiem Ci, że wszystkie firmy wytrzymałe i z tej górnej półki, takie jak Cult, WTP, Division, to właściwie wszystkie to są te same przedziały cenowe. To jest różnica 50 zł, tak naprawdę 100 między tymi częściami. Najlepiej pytać szczerze na grupach, na jakichś grupach typu Stargard albo jakichś BMX-owych, tam ludzie Ci mogą używane posprzedawać, jeżeli chcesz tanio i wytrzymale, kupuj używane części, ale z ostrożnością jak kupujesz, to jeżeli masz możliwość, to popatrz sobie tylko na spawy, bo tak naprawdę każda część, oczywiście taka jak rama, widelec, kiera, najczęściej puszcza na spawach, także zobacz sobie na spawy i możesz chętnie brać. Wtedy masz tanio, no i wytrzymale, nie? Jaką osobę, która jeździ na BMX, chciałbyś poznać najbardziej? Szczerze już te najlepsze grono, jako ja fan paru tam ziomeczków, to już spotkałem tych, co chciałem. Felixa spotkałem, Corey Jadamsa spotkałem, Billy Perry, tam właśnie tą całą ekipkę z FTL poznaliśmy. Także szczerze, teraz, która jeździ na BMX, no szczerze nie mam jakichś tam wygórowanych. No fajnie, jakbym sobie poznał na przykład Stevie Churchilla, nigdy mi się nie udało spotkać. No i tyle właściwie, nie mam jakichś tam już nie wiadomo kogo, może jeszcze Mike Tyra bym sobie chętnie poznał, ziomeczka, ale tak to już tych, co chciałem, to poznałem. Co sądzisz o częściach Cult Crew? No jest to na pewno jedna z topowych marek. Zależy też o czym mówimy, bo piasty to z opinii, nigdy nie miałem osobiście, ale z opinii ziomeczków wiem, że są to dobre piasty, czy to Frico, czy to kaseta, to na pewno są spoko. No dla mnie opinia jest bardzo fajna, jeżeli chcesz to bierzesz. Jakich sztuczek twoim zdaniem uczyć się na początek, nie licząc rzeczy typu fake bunny hop? Powiem Ci tak, ja zaczynałem fake bunny hop, czyli to, czego każesz mi nie wymieniać, ale ja wymieniłem. Potem 1.8 z quatera, 1.8 z bęku, 1.8 na flacie, 3.6 w tej samej kolejności. Potem można sobie próbować X-upa, potem można sobie próbować crank flipa, potem sobie można próbować one handa, no foota, kankana. Jest dużo takie szereg właśnie pierwszych tryczków, które możesz sobie katować i nie są one tak naprawdę trudne. Możesz sobie próbować te, które wymieniłem, potem możesz iść na przykład po roku jeżdżenia, ja już bar spina katowałem, po półtorej roku whipa sobie katowałem, także możesz sobie ćwiczyć. Jak masz pegi, to rób sobie 50 softa, fibble softa, fibble truje, spróbuj sobie hard 1.8, spróbuj sobie backward 50. Możesz sobie pokombinować, zależy też jaki masz rowerek. I ostatnie pytanko, ej, a nagrałbyś może kiedyś jak zrobić pull-up bar spin? Powiem Ci, że to jest tak proste, że nie wiem czy jest sens zrobić czegoś takiego. Po prostu najpierw sobie, jeżeli masz pegi, to kładziesz sobie piętę na pegu tylnim, kolanami ściskasz siodełko, podnosisz, rzucasz, po prostu robisz tego barka,
A jeżeli będziesz robił tak już przez jakiś czas i ogarniesz, to po prostu wywalasz tą piętę z pega i tylko chwytasz kolanami siodełko, odchylasz do tyłu i leci. Tak naprawdę nie ma tu większej teorii, bo to jest mega łatwe. Także dzięki za pytanka. Ta sama zasada. Dajecie pytanka pod tym filmikiem, a ja będę robił następne Q&A i będę spod trójeczki, czyli tego, co macie teraz, brał te pytanka. Także powodzenia w siedzeniu w domu, bo jest to swego rodzaju jakiś wyczyn. Ja osobiście nie umiem usiedzieć na tyłku w domu, także nie wiem, jak tylko się to skończy, to będę leciał poza dom, ale na pewno zrobimy sobie jeszcze jakiś tam odcineczek vlogowy, spróbuję sobie pojeździć w piwnicy albo coś takiego. Zobaczymy, jak to będzie. Jest jeszcze opcja, żeby coś na kompie porobić, pograć w jakieś gierki, ale chyba nie chcę tego nagrywać, bo próbowałem wam nagrać BMX Pipe'a i powiem wam, że sztywno to wyszło. Chyba się do tego nie nadaje, ale live'ika jak najbardziej mógłbym wam puścić. Także na live'ika możemy sobie pograć w jakieś gierki razem, nawet w jakiegoś CS'a czy w jakiegoś World War Z, cokolwiek tam możemy sobie wymyślić. Także dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, strzała.